Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie i dziś znowu będziemy grali w Eternal Daughter i będziemy mieli dosyć nietypowy odcinek, bo dotąd właściwie chyba w każdym odcinku był jakiś boss. W poprzednim było aż dwóch bossów, w tym nie będzie ani jednego, bo tak, bo żeśmy się rozprawili z bossem, który tutaj był i teraz sobie po prostu idziemy do tego boga trzeciego już z kolei. Jestem lordem Grodoli i wszystkich, którzy chowają się w ciemności. Mia, twoja odwaga pozwoliła ci wykonać tę misję, czy tam bla 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 i tak dalej. Proszę, weź mojego idola. I tego, co ja pamiętam, to mi pozwala nie odnosić obrażeń od mniejszych przeciwników. Czyli na przykład te grzyby albo te co tam na tych liściach spadały w lesie, oni będą mnie odpychać, ale nie będą mi odejmować energii. Niestety niektórzy przeciwnicy będą to robić i będzie to słabe. No ale co zrobić? Nic nie zrobić. Okej, teraz się musimy cofnąć. Wolałbym nie, no ale cóż. Muszę trochę zmienić to, co powiedziałem w którymś tam odcinku, że smok ma trzy fazy. Otóż nie, smok ma jednak cztery fazy, przy czym jeszcze potem może mieć maskę. I w dzisiejszym odcinku chciałbym, żeby on wyewoluował raz i jeszcze potem drugi raz. Czyli trochę będzie przedłużania, bo jednak musimy te owocki zbierać. A, jest jedna rzecz w tej grze, która jest rakiem. Znaczy, w sumie to nie jest wina tej gry, to jest bardziej wina mojej klawiatury. Otóż moja klawiatura... Niektóre klawisze w mojej klawiaturze po prostu nie chcą współdziałać razem. I tak jest choćby w przypadku... jednoczesnego naciskania klawisza w prawo oraz skoku. Co ciekawe, ta zasada nie obowiązuje tej rundy, ale już na przykład taką, w której będziemy mieli kolejnego idola, jak najbardziej. No przecież to jest takie zabawne, żeby w zupełnie losowych sytuacjach takie rzeczy robić, nie? Fuck! Tak, tutaj będę się bardzo dużo wkurzać, bo bardzo uwielbiam tę rundę, po prostu uwielbiam, jak jest dużo przeciwników i nie da się w żaden sposób, no kurde, powiedzcie mi tak szczerze, jak mam się tam dostać, skoro on tam, ten debil cały czas tam stoi? Jak? Dobra, teraz jest... To jest ten właściwy moment. Jeszcze szkieletor. No idź! Znaczy, nie wiem sobie, do kogo bardziej ten tekst był. Do Mii, czy ogólnie do świata. Idź naprzód, świecie, i nie pozwól mi... nie denerwuj mnie już więcej tą grą. Ale spoko, to jest jeszcze... To jest, powiedzmy, jeszcze takie w miarę lightowe. Kurde. Ja sobie tutaj pójdę na skróty, bo mi się... Naprawdę mi się nie chce nad tym męczyć. I tu mamy takich zakapturzonych mnichów. I oni nam dadzą kolejną dodatkową broń. Będzie to taka rękawica, którą będziemy mogli tworzyć płomienie. Dosyć potężna broń i też w jednym przypadku niezbędna, jeżeli chcemy właśnie zdobyć tego idola. Dobra. Tak, weź ten płomień. To w ogóle nie było podejrzane, że jak jesteś zakapturzeni ludzie, czy czym wy tam jesteście, kazali mi wbrać ogień do ręki. No ale patrzcie, nawet nasza supermoc się tutaj ulepszyła. Wypieprzaj. Kurde macie. Ja stąd spadam. Nie.
Dobra. Mamy bardzo mało życia i strasznie mnie to wkurza, ale dobra, możemy to przecież sobie ustawić. Na slocie 2 to zapisujemy. I teraz sobie wyjdziemy. I wyjście ewakuacyjne, proszę ja was, jest tutaj. Musimy się prześliznąć. I myk. No, nie tam, nie w tym kierunku. Ten grzyb w sumie był zbędny, jak widzieliście. Okej, płyniemy, płyniemy, płyniemy. Dziękuję za przywrócenie nam Wridy. Okej, właściwie to miejsce, w którym Wrida był zamknięty w kamieniu, jest dosyć kluczowe, bo właśnie tamtędy będziemy musieli wejść po kolejnego idola. A tymczasem, plusku, plusku. Chyba tędy, nie? Muszę iść. Tak mi się wydaje. Nie wiem, po co was pytam, i tak mi nie odpowiecie. Teraz mam do wyboru. Albo pójdę do czwartego boga. I przy tym bogu dostanę idola oraz jedno serce, które tam się znajduje. Albo sobie się trochę przemęczę i zacznę... No na przykład w lesie, bo tam jest dużo tych owocków. Transformację naszego smoka. W ogóle ciekawe jest to, że nie zmienił się utwór, który teraz grał. Bo przecież jesteśmy na pustyni, czyli coś innego powinno grać, nie? Dziwne, dziwne. Ale najwyraźniej tak ma być. Dobra, zapisujemy. Dobra, zróbmy tak, że ja jednak postaram się tutaj nakarmić naszego smoka, żeby on jednak przypominał tego smoka, a nie jakiegoś połączenie Pikachu z Kirbym malowanym na niebiesko. Więc tak właśnie zrobimy. Tak, myślę, że to jest najlepszy sposób. Bardzo owocki zbieramy, wszystko jest fajnie. Bierz to. Też bierz. A, no tak. Ej, chwila, to mi nie zabrało energii, czy mi zabrało? Nie, to mi już nie zabiera energii, spoko. Zawsze sobie wybieram to miejsce, bo jest jakieś takie najbardziej przystępne na zbieranie tych punktów rozwoju dla naszego smoka. I w sumie żałuję, że te punkty rozwoju gdzieś tam nie są narysowane. Zawsze to by było łatwiejsze. Wiedziałbym, ile jeszcze drogi muszę przejść, żeby on się zmienił w prawdziwego smoka. Jak widzicie, z tymi owocami też jest różnie. Raz w jednym miejscu się pojawiają dwa, raz w ogóle się nie pojawiają, raz się pojawia jeden. To jest trudne do osądzenia. Ale spokojnie, damy radę. My nie damy rady, oczywiście, że damy radę. Ale powiedziawszy, wątpię, żeby było możliwe przekształcenie tego smoka w coś więcej, gdybyśmy właśnie tak nie biegali sobie bezsensownie po planszy, tylko szli po prostu cały czas tam, gdzie wzywałyby nas misje. Myślę, że jednak nie byłoby to zbyt możliwe. Czy ja wam już mówiłem, że... Kurde, już mam zaniki pamięci. Czy ja wam już mówiłem, że ten smok ma 4 formy? A nie 3? Chyba tak. Jezu, ile ty musisz żreć, żeby zmienić się w coś pożytecznego? Jedz! Tego bakłażana. Tylko co robi bakłażan na drzewie? O! O! Widzicie? Jest już niebieski Pikachu. Okej. Okay. To teraz, żeby nie zanudzać... Dobra, zrobimy tak. Zjesz jeszcze 5 owoców, a potem idziemy... No, idziemy po kolejnego idola. Było 2... 3... Trzy...
3 i co jeszcze? No 4 i 5. Okej, okay, no dobra. To ciśniemy. Skoro już zrobiliśmy to, co tam mieliśmy zrobić, idziemy. I gdzie ten, gdzie się znajdowało to przejście? Ono się znajdowało jakoś na końcu, przy samym, bo przy mieście Dungaga, nie? Z tego co pamiętam, już właściwie jak się wychodziło, no jak się wychodziło przy samym tym, przy samej tej bramie. No co ja robię? Denerwuje mnie takie przeskakiwanie ekranów. To powinno być gdzieś tutaj. Tak przynajmniej zapamiętałem to. Aha. To tu? A no to tutaj. Jezu, jak ja nienawidzę tej misji. Tu nam się pojawia taka wesoła wiedźma, która cały czas się będzie pojawiała w różnych losowych miejscach i będzie w nas strzelać ogniem. I nie da się jej zabić. Znaczy, możemy oczywiście ją uderzyć i ona wtedy zniknie, ale tak ogólnie to się nie da jej zabić. Okej. Okay. Gryf jest tutaj dlatego, że możemy spaść z wyższych kondygnacji i wtedy pojawiamy się tutaj. Nie jest to zbyt optymistyczne, bo droga przed nami może nie tyle długa, co kręta i wkurzająca. Jeżeli zbyt długo tej wiedźmy nie będziemy próbowali zabić, to ona po prostu nam właśnie ufunduje taką niespodziankę. O, jak widzicie, to był trzeci bodajże boss? Tak, trzeci boss w całej grze, który tym razem stał się bardzo banalny. I niestety to jest wkurzający moment, ponieważ moja klawiatura jest tak cudowna, że ona uważa, że ja nie mogę wciskać, że ja nie mogę jednocześnie wciskać właśnie pewnych klawiszy, w tym oczywiście tych odpowiedzialnych za skok. No szkurde jego mać, dlaczego nie mogę zrobić tam podwójnego skoku? Co jest do cholery jasnej? Chyba, że się nie mogę... Możemy też zrobić coś takiego. To chyba jest o wiele lepszy pomysł. Fuck! No skacz! I teraz tak, jak ja chcę podwójnie skoczyć w tym miejscu, w którym... No tak na serio chciałbym skoczyć, to nie. Dobra, no tak też można, że rzeczywiście. Jest też jedno miejsce, w którym bardzo łatwo jest ominąć serce, ale to wam zaraz pokażę. To miejsce się znajduje... Nie wiem w sumie gdzie. Zaraz zobaczymy, ale ono jest chyba gdzieś na zewnątrz. O tak, pająk. Mistrz pająka. Teraz tak, by... Wiecie, co jest głupie w tych platformach, że one są małe. Jeżeli ten wpatrywacz nas uderzy, to jest koniec. To spadamy, gryf nas przewozi i nie jest zbyt zabawnie. Fuck! Jest! Mamy serce, dobrze. Miej serce i paczaj w serce. I tu nam się przyda nasza cudowna rękawica. Test żółtej rękawiczki, sprawdzamy czy jest czysto. Fuck! No tak. Te ściany nie są na zawsze. I to by było na tyle. Jormund, jestem władcą wiatru. Jestem najstarszym z bogów. No, coś tam powiedział. Dobra, weź. A, dobra. Czyli będę mógł po wzięciu tego zrobić dwa razy, zrobić ten obrót, tak? Z tego tak wynika. Zobaczmy, czy to prawda. O, rzeczywiście.
Dobra, ja sobie spadnę. Teraz akurat mogę, bo gryf mnie zabierze. Nie wiem, czy to jest ten Faust, czy to jest ten inny gryf. Okej. To ja wam muszę teraz powiedzieć, że to jest wszystko na dzisiaj. W sensie, jeśli chodzi o jakieś takie bardzo ważne zadania. Na czym się teraz będziemy skupiać? Teraz, moi drodzy, będziemy się skupiać na tym, żeby ten tutaj Pokémon, który za nami lata, stał się już naprawdę takim Spyro, nie? Takim naprawdę ważnym smokiem. Małym, ale jednak smokiem, bo na razie to nijak niepodobne i wstyd to przeprowadzać przez pustynię. Więc co, chyba idziemy do lasu, nie? Chyba tak będzie najlepiej. Znowuż. Żeby go podpakować trochę. Mięśnie. Albo prawo jazdy and polones. No i proszę państwa, został nam ostatni bug, który pewnie będzie... No, znaczy pewnie, który możliwe, że będzie w następnym odcinku. Ale pamiętam, że był jeszcze jakiś taki epizod, bo w ogóle się jeszcze cofniemy do naszej wioski. Też będzie taki epizod, że nie wiem, czy w następnym odcinku w ogóle do tego boga dojdziemy. Do Eluriela. Dobra, zobaczmy, czy jest tutaj coś ciekawego. No nie. Chociaż może jakbym poszedł dalej, to coś by było. O! Jedz. I tak w sumie możemy w nieskończoność. Ej, to jest nawet dobry pomysł. Tak będę robić. Ale te owoce szybko odrastają, to jakieś GMO. Twórcy tej gry go nienawidzą, znalazł jeden szybki sposób. Rośnij! No nie. Żryj to! Serio, możesz urosnąć już? By nie Jadek zjadł nawet coś tam. No nie, no jeszcze się nie przetransformował. Ja mam czas, ja mogę tak parę godzin robić to. Mnie to nie dusza w ogóle. Wiesz to. Dobra, a... O, dobrze, jest, zmieniłeś się. Świetnie. Zmieniłeś się! Okej. To... Tak naprawdę powiedziawszy, ja nie wiem, czy ja dobrze w ogóle robię wychodząc z tego lasu, bo przecież za chwilę będę musiał do niego iść. Ale dobra, idźmy do jakiegoś checkpointa, który wiem, gdzie jest. Czyli tu. I moi drodzy, na dzisiaj sobie zakończymy. Ten odcinek był specyficzny. W następnym odcinku, z tego co mi się wydaje, to będzie boss. A jeśli przejdziemy tyle, ile ja myślę, że przejdziemy, to tych bossów może być nawet... Te bossy mogą być nawet dwa. Także grubo. A póki co żegnam się z wami, no i do następnego.